Nie mamy ani jednego satelity. Azerbejdżan ma dwa satelity. Wydzierżawiamy trzy w tej chwili. Ale to musimy wydzierżawiać. A po co nam, skoro można wydzierżawić? Po co nam satelita? No, obłagam, obłagam. Nie stać naszego przemysłu na to, żeby zbudować satelitę? Andrzej, przecież od Francuzów żeśmy to wzięli. No, ja rozumiem. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie Super Ring, w którym rozmawiamy o takich najpilniejszych, najpoważniejszych, najbardziej palących Was sprawach. Takie sprawy dzisiaj również omówimy z moimi gośćmi, za chwilę ich przedstawię. Natomiast na sam początek, jak zawsze, proszę o te motywujące łapki w górę, o te subskrypcje, bo one są bardzo ważne. Dzięki temu docieramy do coraz szerszej widowni. Tak więc zasubskrybujcie ten kanał, to Was nic nie kosztuje, a nam pomaga się po prostu rozwijać. A dzisiaj w Super Ringu goszczę pan były poseł, ale i kandydat teraz do Europarlamentu. Kandydat Andrzej, do Europarlamentu z siódmej pozycji, z czwórki, z czwartego okręgu, czyli Warszawa i okolice. Sam się przedstawił, no. Tak jest. nic więcej nie mogę dodać. Platforma Obywatelska i pan poseł Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15. Dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie, panowie. To zacznijmy w takim razie. Mieliśmy rozmawiać o CPK i o CPK jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale w międzyczasie wypłynęła dużo bardziej pilna sprawa, która też rozgrzała opinię publiczną. Chodzi oczywiście o sędziego Tomasza Schmidta. I pytanie takie podstawowe. Czy to jest szpieg, który rozłożył nasze służby na łopatki? Czy nie? Do kogo pytanie? Do pana na przykład. Kto pierwszy, ten lepszy. To najpierw byśmy musieli zastanowić się, po co jest szpieg, jak się przygotowuje szpiega, do czego on służy, co on robi. A potem być może, jak to wszystko zrozumiemy, dojdziemy do pewnego rodzaju konstatacji, że ten szpieg akurat był bardzo skuteczny, dlatego że on garnitur nosił na ramionach różnych, budował zaufanie do siebie przez lata jednej organizacji, drugiej organizacji partyjnej. Tak więc on w polityce już był bardzo biegły, a potem już swoje, że tak powiem, zabawki rozstawiał. Zapewne notował, wchodził w służby, czyli inaczej mówiąc, jako sędzia decydował o inwigilacjach, o różnego rodzaju akcjach służbowych, czy służb w ogóle specjalnych. I jak już był niepotrzebny, to go ewakuowano. Niepotrzebny bądź zdekonspirowany. Jeżeli mu służby się zaczęły przyglądać, to znaczy, że trzeba było się ewakuować i to zrobił. To, że zaprzecza, że jest szpiegiem, też jest ważnym elementem, bowiem bez potrzeby nie ucieka się na Białoruś, proszę państwa, bo Białoruś jest bardzo specyficznym miejscem. Sędzia Tomasz Schmidt został wyznaczony do rozpatrywania odwołań, odmowy poświadczenia bezpieczeństwa. Panowie byliście sprawdzani przez służby wielokrotnie. Nie boicie się w takim razie tego, że jakieś mroczne tajemnice z waszej przeszłości na przykład wypłyną teraz na światło dzienne albo zostaną wykorzystane przez obce reżimy do tego, żeby was szantażować? Sędzia Schmidt miałby do tego dostęp, gdybyśmy się odwoływali do sądu w jakiejś procedurze dotyczącej dostępu do informacji. Jest pan pewien, że on nie miał dostępu? Jestem pewien. Natomiast rzeczywiście mógł mieć dostęp do wielu informacji tajnych, ściśle tajnych, związanych właśnie z przyznawaniem dostępu do informacji zastrzeżonych, niejawnych. I to jest pewnie jego kapitał, z którym on tam wyjechał. Natomiast wracając do pierwszego pytania, warto może tutaj naszym widzom powiedzieć, że nie każdy zdrajca jest szpiegiem, natomiast każdy szpieg jest zdrajcą, tak? I teraz, czy on był szpiegiem, czy jest szpiegiem, to się okaże. Służby to wyjaśnią. Wszystko wskazuje na to, że był. No ale tu, żeby taką kropkę na D postawić, to jeszcze jest potrzebna opinia służb, które powiedzą, tak, to był szpieg, on czynnie, aktywnie współpracował ze służbami obcego wywiadu i zdradzał tajemnice państwowe. Natomiast to, że on jest zdrajcą, to już wiemy, tak? I jest godny potępienia, zhańbił swoje nazwisko. Ucieczka do takiego kraju jak Białoruś, to nie dość, że to jest irracjonalne, to jest po prostu obrzydliwe i pokazuje, jaka moralna zgnilizna w tym człowieku nastąpiła, bo uciekanie do kogoś takiego jak Łukaszenka, do takiego zbrodniarza, to jest po prostu przejaw najniższych lotów, że tak powiem, moralnych czy etycznych.
Trzeba też zaznaczyć, że to jest człowiek, który swoją karierę rozpoczął dosyć dawno jako sędzia. Pierwszy go powołał, zdaje się, Aleksander Kwaśniewski. Potem go nominował prezydent Kaczyński. Potem go znowu nominował następny prezydent. Potem go hołubił Zbigniew Ziobro pozwalał mu wysoko awansować. Przypominam, że on był w tej grupie antykasta z panem sędzią Piebiakiem. No, to wszystko pokazuje, że ten człowiek piął się po tych szczeblach kariery po to, żeby osiągnąć jak najwyższe stanowisko, więc to raczej wskazuje na to, że był szpiegiem. Także tutaj... Ale ja bym tu dodał, że na koniec był jeszcze przez Platformę Obywatelską. Tak, no, próbował się uwiarygodnić. Zabrakło mi tego w tym zdaniu. Przez Platformę, tylko raczej przez wolne media. No próbował się uwiarygodnić. Mam tutaj zapraszany był do Sejmu przez panią Gasiuk-Pichowicz, przez innych posłów. Typowa próba uwiarygodnienia. Tylko teraz pytanie, to prawda akurat. Tak. Mało tego, to tą aferę hejterską też on zbudował. Więc myślę, że ten człowiek po prostu grał na kilku fortepianach. No tak, ale przy akceptacji oczywiście czynników. Na pewno to było na rękę, prawda? A tak szczerze, to jest ważne? Przez kogo on był zapraszany? Nie, to chodzi o to, żeby się po prostu dał taki rudy list. On po prostu zwyczajnie... Ja rozumiem, tylko że teraz każda ze stron wykorzystuje go do swojej własnej polityki. Tutaj właśnie byłbym trochę zdystansowany, bo łatwo się obrzucać teraz taką polityczną nawalanką, a to wyście go awansowali, a wyście... Tak naprawdę, jak prześledziłem jego karierę, to każdy tutaj, każda strona polityczna coś dołożyła do tego jego ogródka. Ja bym inaczej jest pytanie, kiedy został zwerbowany, to jest zasadnicze pytanie. I czy działał sam, czy działał w zmowie z kimś. I to muszą służby wyjaśnić. I wtedy, jak będziemy więcej wiedzieć, będzie można tu również politycznie jakoś to osadzić. Bo na razie to tak politycznie to najbliżej mu oczywiście do Ziobry, to wszyscy wiedzą, ale tak definitywnie bym tu nie przesądzał. Znaczy, jego aktywność zawodowa jest akurat w okresie, kiedy Ziobro działał. Gdyby ktokolwiek inny tam działał, on też by tak działał. Nie tak. Jeżeli był szpiegiem, to jemu wszystko jedno, czy to jest Platforma, czy to jest Prawo i Sprawiedliwość. Ja myślę, że antyrosyjskość Prawa i Sprawiedliwości spowodowała jego nadaktywność wtedy szpiegowską. Jeżeli to jest prawda, to pytanie brzmi, dlaczego on teraz się ewakuował? Dlaczego go zwinięto teraz? To nie jest tak, że przez granicę białoruską, tak po prostu pan sobie pakuje się i jedzie. Mhm. Nie jest to możliwe. Tylko, że tutaj, jeżeli mówimy o antyrosyjskości PiSu, no to ja bym dodał, że to taka trochę udawana antyrosyjskość PiSu, no bo przypominam, że to Mateusz Morawiecki ma ścisłe kontakty z drużyną Putina europejską i to on prowadzi dyplomatyczną grę z panią Marine Le Pen, z Orbanem i ze wszystkimi przyjaciółmi Putina w Europie. A ten Schmidt, ten zdrajca Schmidt wyjechał na Białoruś i pluje teraz na rząd Donalda Tuska, nie na rząd Jarosława Kaczyńskiego. No tak, tak? Więc tak. Tutaj jakby pewne karty zostały rozdane. Kaczyński na molo się ściskał pewnie z Putinem. O czym to ma świadczyć? No jedni płakali nad... Nie używajmy, błagam, takich argumentów, bo one są prawdziwe. Ale czy to ma sens w ogóle zajmowanie się akurat tym, skoro mamy sytuację, w której człowiek wyjeżdża z dnia na dzień, wyjeżdża za wschodnią granicę, szkaluje dobre imię Polski, nadaje na rząd i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie brzmi, gdzie w tym wszystkim były służby? Bo już wiemy, że została wydana zgoda na areszt tego człowieka. No rychło w czas. Parę faktów wskazuje na to, że służby zaspały. Po pierwsze, w zeszłym roku ten człowiek wyjechał na Białoruś. Gdzieś tam był, coś robił, służby były tym niezainteresowane w ogóle. Jego konkubina od kilkunastu tygodni prowadziła akcję sprzedaży majątku. Sprzedawała mieszkanie i tak dalej. No mieszkania się nie sprzedaje w dwa dni, tak? To wszystko były takie sygnały, które mogły wskazywać na pewną niestandardową aktywność jak na sędziego Rzeczpospolitej, tak? I tym bardziej, że ta jego konkubina to jest z pochodzenia niby Ukrainka, ale zdaje się, że z rosyjskimi korzeniami. Krótko mówiąc, służby z całą pewnością tutaj pewnych rzeczy nie dojrzały. Teraz znowu nie chcę mówić, że to tamte służby, a te służby zadziałały perfekt. My tego jeszcze nie wiemy. I tu dobrze by było, żeby w pewnym momencie się pojawiła jakaś głębsza wiedza taka dla społeczeństwa. No bo ja wiem, że służby wszystkiego nie mogą powiedzieć, ale pewne rzeczy powinny służby jednak tutaj przekazać, żeby wyciągać wnioski. I na koniec końców ten facet ucieka, tak? To jest operacja eksfiltracji, bo w tamtą stronę to jest operacja infiltracji, czyli jak się agenta osadza, to on infiltruje środowisko, zdobywa cenne informacje, przekazuje na zewnątrz.
w momencie, kiedy agent jest spalony albo czuje, że jest spalony, czuły nerwy mu puszczają czy coś takiego, służby przeprowadzają operację eksfiltracji. To była typowa, standardowa operacja eksfiltracji. Było wszystko przygotowane, konferencja prasowa, blask fleszy, odpowiednie komunikaty, które on wygłasza. Przecież on tego nie mówi z głowy, to wszystko jest przygotowane przez służby. Odpowiednia rola, którą mu przeznaczył wywiad, czy wywiad białoruski KGB. No i koniec końców, oczywiście wiemy, jak tacy ludzie kończą zazwyczaj albo z marskością wątroby w szpitalu i potem śmierć, albo mają wypadek. Seryjny samobójca ich do albo się dopada. Nowiczokiem. Albo zatrują się polonem, bo wypiją herbatę w nieodpowiednim towarzystwie. Więc no, marna przyszłość przed panem. Ale ja mu nie współczuję. Ja też mu nie współczuję. Ale ja chcę powiedzieć... Zasłużył na to. Jest taka dramatyczna ta postać w takim razie, skoro nie... Żadna dramatyczna, to jest po prostu... Zdrajca i tyle. Tamta strona by powiedziała swołocz, tak? Ja nie wiem, jak po polsku to ładnie nazwać, rosyjsku... żeby to było tutaj cenzuralne. Tutaj więzienie, tak? Wiem, że na YouTubie nie można używać pewnych słów, więc... No to nie używajmy tego. To znaczy nie ma, wie pan, chciałbym tutaj być precyzyjny. Najbardziej agresywnymi wobec swojej konkurencji agenturalnej są Francuzi w Europie. Oni jeńców nie biorą w żaden sposób. Tak, tak. I w służbach jest tak, że jak agent jest niepotrzebny, to agenta się eliminuje po to, żeby zamknąć temat jego wiedzy. Czyli inaczej mówiąc, jak on już wszystko powie, co wie, albo przekaże, to go po prostu wyeliminują. No, ktoś pięknie to porównał do gumy do rzucia, tak? Agent taki po procesie eksfiltracji staje się jak guma do rzucia. Na początku jest słodki i smaczny, potem coraz gorzej, więc trzeba go wypluć. Czyli na Białorusi nigdy nie będzie utrzymał. I wiemy, co to znaczy wypluć. Nikt, dlatego że tylko Stany Zjednoczone szanują własnych agentów, natomiast jeżeli chodzi o świat, szczególnie i Izrael też, tak, tak, tak. No to jedno źródło. Natomiast jeżeli chodzi o wschodnie kultury, to tutaj nie ma, wie pan, ktoś jest przydatny, ktoś nie jest przydatny. Natomiast ja bym chciał jedną rzecz bardzo ważną powiedzieć. Otóż czy służby, proszę państwa, no przecież gdyby miało być tak, że każdy sędzia, każdy polityk, każda osoba ważna, która jutro, gdyby się okazało, że jest agentem, zaraz zarzut dla służby był stawiany, że nic nie robili, to my musielibyśmy się być inwigilowani nie tylko Pegasusem, ale wszystkim, czym tylko można. I powiem szczerze, że przerażające to jest, dlatego że ja bym chciał żyć w takim kraju, gdzie mogę sprzedawać mieszkanie i nie być podejrzanym o to, że po co ja sprzedaję mieszkanie, czy chcę się przenieść do Hiszpanii, to z jakiego powodu ja się chcę przenieść. No ale już wyjazd i tak dalej. Sędziego z wysokiego pułapu sędziego na Białoruś powinien zwrócić uwagę. Mało. Kontakty z Białorusią, to powinno być czerwone światło. Z tamtej strony. To powinno być czerwone światło dla służby. Czerwone takie sygnały. No. Żółtym światłem powinno być to, że człowiek, który zarabia miesięcznie 24,5 tysiąca złotych, ma same długi. A wystarczy popatrzeć po poselskich tych oświadczeniach majątkowych i zobaczy pan wielu, którzy nic nie mają, a całe życie pracują. No, prawda. Więc ja to się... Może takie osoby, bo te osoby no, naturalnie są bardziej podatne na werbunek, może takie osoby powinny być w szczególnym zainteresowaniu służb. To jest oczywiste. No, ja miejmy znam nadzieję, osobę, że są. Ja znam osobę, aż zarzut postawiłem kiedyś wprost w oczy, bo miałem wpływ na to. Po prostu ta osoba nie miała dokładnie nic. Dokładnie nic. Miała 30 parę lat i nie miała nic. Więc pytanie brzmi, kto tu kogo oszukuje po prostu i dlaczego? Tak jest pytanie. Ale co do tych obostrzeń, my mamy jako posłowie dopuszczenia do poufnych rzeczy, ale nie tajnych i tajnych specznaczenia. I to jest tak, że w sytuacjach takich, kiedy ABW kontroluje osoby, które mają mieć taki dostęp, i odmowa następuje w wyniku jakiejś wątpliwości, a te wątpliwości mogą być minimalne. I ABW to jest bardzo rygorystyczne w tej sprawie, to wtedy do takiego gościa to trafia. I to jest ta rzecz, która... Dlatego, że on wie dlaczego i rozstrzyga, czy to jest poważne, czy nie. I trafia to do gościa, który sam nie przeszedł takiej weryfikacji, tak? I to jest clue dzisiejszej rozmowy, proszę pana. Jak to jest, że 12 tysięcy sędziów, którzy decydują o naszym losie, decydują o tym, co jest prawdą, a co nie. Co jest zgodne z prawem, a co nie jest zgodne z prawem. Nie są w żaden sposób weryfikowani. No tutaj bym nie tak aż daleko nie szedł, że nie są w żaden sposób weryfikowani. Na pewno są. Nie są. Natomiast ja nie wiem, czy są objęci. Nie są. Są wyłączeni z tego wręcz nawet. Już tłumaczę.
sprawa Pegasusa pokazuje, że tu mamy do czynienia właśnie z pokazaniem państwa PiS w kropli. W tej sprawie pana Schmidta. Bo z jednej strony Pegasusem służby pisowskie inwigilowały pana posła Brejzę kompletnie bezpodstawnie. To już wiemy, tak? Bez żadnego powodu. A z drugiej strony nie użyły broni cybernetycznej w postaci Pegasus przeciwko Schmidtowi, a mogły. Mogły. Co, służby polityki. No i teraz, i to jest państwo PiS w kropelce, tak? Że oni owszem kupili instrumenty, które trzeba przyznać z ręką na sercu, mogłyby się przydać właśnie w takich przypadkach jak sędzia Schmidt, jak potencjalne zagrożenie terroryzmem. W takich sprawach te służby tego nie używały, natomiast używały przeciwko konkurencji politycznej oraz swoim własnym kolegom. No, powiem szczerze, że ja w takim państwie nie chciałbym żyć i tu się z panem posłem zgadzam, że ta gdzieś granica wariactwa musi być zakreślona twardo, żebyśmy się nie obudzili w państwie orwellowskim. W państwie, w którym każdy jest inwigilowany. No ale jak już służby mają instrumenty, to niech ich używają tam, gdzie powinny używać. To jest prawda. Tak? Panie pośle. Uwaga. Natomiast ja przypominam, chcę przypomnieć państwu, że w Ratuszu Warszawskim od kilkudziesięciu lat pracował przesympatyczny człowiek, którego uwielbiali w zasadzie wszyscy. Nikt źle na jego temat nigdy nie powiedział. W Urzędzie Stanu Cywilnego. Tak, i on dysponował... miał do wszystkich danych warszawiaków i nawet Mazowsza chyba, o ile dobrze. Mało tego, on mógł wytwarzać dokumenty legalizacyjne, czyli na przykład mógł wytworzyć dokument, który poświadczał to, że ktoś jest obywatelem Rzeczpospolitej. To jest zgroza, tak? I był bezpośrednim agentem rosyjskich służb. Ale tylko chcę państwu powiedzieć, że niebezpieczne jest to, że Platforma Obywatelska teraz, jak doszła do władzy, natychmiast zwolniła z więzienia podejrzanych 12 podejrzanych agentów służb rosyjskich. Dlaczego? Grom go jasny wie. Z tego, co wiem, kilka miesięcy rozpracowywano tych ludzi, a jedną decyzją zostali zwolnieni. Może nie było dowodów, a może ja podejrzewam, jest jakaś gra operacyjna. Że to politycznie było zrobione niepotrzebnie. Na pewno nie ma tutaj żadnej sympatii ze strony naszego rządu dla Rosji. Czy ale ja tego nie powiedziałem. Agentury. Ja powiedziałem o takich... Zakładałbym grę operacyjną, jakbym miał stawiać na coś. Natomiast wydaje mi się, że tutaj ten przykład z tym człowiekiem z Urzędu Stanu Cywilnego, który wiele lat tam pracował, ponad 20, jest przykładem, który pokazuje nam, jak daleko ta infiltracja służb wschodnich doszła. I generał Pytel już powiedział w swoim wywiadzie, Rosja tu jest, tak? I ja słucham takich ludzi jak generał Pytel, bo to są niewątpliwie eksperci. I jeżeli on mówi w tym wywiadzie konkretnie, mówi, pokazuje w jakich punktach, gdzie wywiad wschodni, rosyjski czy białoruski jest zainteresowany i potem się okazuje właśnie, że w tym obszarze się ujawnia taki Schmidt, no to doceńmy to, tak? My też mamy swoje służby. Ja mam taką informację dla panów. Pojawiła się taka informacja, zresztą powiedziana przez bardzo poważnego gościa, że służby oceniają, że po 90 roku, po 89 roku w Polsce zostało około 32 do 38 tysięcy agentów wpływu rosyjskich. Ludzi powiązanych bezpośrednio z Rosją. I teraz jest kwestia, którego się wykorzystuje i w jaki sposób. Te jakich środowiskach oni zostali zainstalowani. Tak. To w ministerstwach, nie w ministerstwach, tego po prostu jest od groma. Niemcy w tej chwili już, oni nie mieli niby mieli tam tą swoją pierestrojkę. Natomiast oni mówią, że w samych ministerstwach niemieckich jest od 2,5 do 2700 agentów wpływów rosyjskich. Więc Rosja dzięki tym powojennemu takiemu podziałowi, że tak powiem, Europy bez naszej przyczyny ani naszego powodu nie próżnowała. Zbudowała sobie państwo w państwie, czy państwa w państwie, jeżeli powiemy, że w samych Niemczech jest 2,5 miliona Rosjan, którzy tam siedzą, pracują, to nie dziwmy się, że Niemcy są tacy prorosyjscy. Nie dziwmy się temu. I to jest, aktywo, które jest wykorzystywane przez rosyjski wywiad, przez politykę rosyjską. W jakim celu? No w celu demontażu, niszczenia Unii Europejskiej od środka. To jest cel zasadniczy, który przyświeca Putinowi i jego siłom zbrojnym, w tym również jego wywiadowi, zniszczyć Unię Europejską. Jak oni to robią? No poprzez wpływanie chociażby na politykę w państwach europejskich. Nic dziwnego, że pieniądze leją się strumieniem do Agenda Europe, poprzez Agenda Europe do różnych organizacji, które tutaj tworzą różnego rodzaju narrację sprzyjającą Putinowi, że Putin jest jedynym obrońcą chrześcijaństwa w Europie,
a potem stąd już kroczek do tego, że się broni za wszelką cenę życia, czyli ci wszyscy obrońcy z Ordo Iuris i tak dalej. Te nitki są połapane. To nie jest wcale ciężko do tego dojść. Pani Le Pen, która pożyczki brała w banku rosyjskim. Pan Orban, wiadomo, w jaki sposób powiązany. Zgadza się, no chociaż tutaj jakby to była inna historia, ale tak, to też jest naganne, oczywiście. I te wszystkie, na te wszystkie nitki trzeba patrzeć. To wszystko trzeba ujawniać i pokazywać, żebyśmy nie byli jak te dzieci we mgle, tylko żebyśmy rozumieli, że uczestniczymy w wojnie hybrydowej. Ta wojna hybrydowa trwa również na polu polityki, również na polu mediów, social mediów i tak dalej. Jak się prześledzi Facebooka pana Schmidta, a zrobił to Tomasz Piątek, no to tam się pokazuje, że wokół niego była cała siatka różnego rodzaju rusofilii, antyszczepionkowców, tego typu postaci, które potem z tych antyszczepionkowców stali się antyukraińcami. Cała ta sieć wokół niego się kłębiła od dawna. I wystarczyło wejść na Facebooka pana Schmidta i zobaczyć, jakie on ma poglądy, tak? I dlatego, atakuje Unię Europejską. Tutaj pojawia się kolejne pytanie. W takim razie, jeżeli z takim Tomaszem Schmidtem polskie służby sobie nie poradziły, ja jestem daleki od pedagogiki wstydu, wręcz przeciwnie, trzeba być dumny z polskim, ale w jakim świetle stawia nas to w oczach naszych przyjaciół, oj, panie redaktorze. No jeżeli sobie... Panie redaktorze, tam nie pytanie. Przesadzajmy. Wszędzie są szpiedzy, wszędzie są szpiedzy. Tak, wszędzie są szpiedzy, panie pośle, ale nie każdy szpieg może tak utrzeć nosa, jak właśnie Tomasz Schmidt, prawda? Uciera tak nosa. No uciekł spod... To ja wczoraj z trybuny sejmowej właśnie apelowałem o to, żeby traktować poważnie politykę, żeby traktować poważnie parlament, senat, sejm, żeby władzę poważnie traktować, żebyśmy się sami jako politycy poważnie traktowali. I ja o to oficjalnie... I dostałem brawa z dwóch stron. Rzecz w tym, że my się dajemy podpuszczać. Proszę zobaczyć, jak my dyskutujemy. My jesteśmy z innych trochę światów. Natomiast potrafimy rozmawiać ze sobą i nigdy nie było między nami jakiejś wrogości. Dlatego, że ja zakładam, że pan Andrzej, może Polskę kochać inaczej. Ja mogę inaczej. Ja w ostatnim zdaniu nie zgadzam się postrzegania Europy i stosunku Rosji do Europy w taki sam sposób jak pan poseł. Dlatego, że ja uważam, bo to bardzo ciekawe było, co pan powiedział. Ja uważam wręcz odwrotnie, że Rosja dzisiaj wraz z Niemcami, a już udowodniłem to jedną ze swoich wypowiedzi, infiltrowanymi Niemcami przez Rosję w całości, dlatego tam jest AfD, budują jedno wielkie państwo od Władywostoku po Lizbonę. I Rosja swój cel osiągnie. Nie. I Rosja swój cel osiągnie. I ostatnie pytanie, bo musimy przejść jeszcze do tematu CPK. Ostatnie pytanie. Gdyby miał pan taką możliwość i miałby pan, nie wiem, użyczyć, dać broń atomową jakiemuś państwu, prawda? I z tego państwa dochodzi taka informacja, że jego służby nie poradziły sobie, nie wyłapały tego szpiega, prawda? Nie wiadomo, ile ich tam jeszcze takich gagatków siedzi na wysokich stanowiskach. Pewnie by się pan zastanowił trzy razy, czy warto w ja bym słuchał przede wszystkim Departamentu Stanu Ameryki Północnej, który absolutnie ma wątpliwości co do dzisiejszych, właśnie wymienionego dzisiaj pana Pytla i drugiego jego kolegi. Nigdy nie. I oni to oficjalnie powiedzieli i należałoby tego. Amerykanie, jak widać, mają najsprawniejszy chyba i Żydzi oczywiście służby mają. Dość powiedzieć, że sprawdzili się na Ukrainie i to bardzo. Więc myślę sobie, że oni infiltrują jednak środowiska rosyjskie i wewnątrz rosyjskie. Oni doskonale wiedzą, co się dzieje gdzie. Jeżeli ostrzeżenie było takie przeciwko tym panom, to znaczy, że należy to wziąć pod uwagę. A co do istoty, proszę państwa, nie przypisujmy sobie w tej chwili cech jakichś specjalnych. Wszystkie państwa są inwigilowane na dwóch płaszczyznach. Gospodarki, polityki, z bezpieczeństwem włącznie. Więc wszystkie państwa. Więc nie jesteśmy wyjątkowi w tej sprawie. To akurat prawda, wszystkie państwa, ale nie wszystkie państwa dewastują swój wywiad i kontrwywiad wojskowy, tak jak zrobił to Antoni Macierewicz. Nie wszystkie państwa atakują kontrwywiad NATO, doprowadzając do włamania do siedziby kontrwywiadu, który przeprowadza niejaki Misiewicz na polecenie Macierewicza. Nie wszystkie państwa ujawniają swoją agenturę zagraniczną poprzez publikację raportu o likwidacji WSI, a potem poprzez publikację aktywów naszego wywiadu w IPN-ie. No więc tutaj te zastrzeżenia mogą się pojawić i się pojawiają. Z drugiej strony wywiad amerykański, na który się pan poseł tutaj powołuje, słusznie zresztą, bo to jest silny, jeden chyba z najsilniejszych wywiadów na świecie,
najlepiej poinformowany, ma zaufanie do naszych służb podczasów operacji Samum. Tylko że znowu warto zaznaczyć, że te operacje przeprowadzili oficerowie jeszcze z poprzedniego systemu. Przeprowadził Gromosław Czempiński. I to byli fachowcy. Co by o nich nie mówić? Było dość duże podatków. Co by o nich nie mówić? Tylko. To byli to fachowcy. To byli to eksperci, którzy po prostu w pewnym momencie zmienili stronę i zaczęli działać na stronę Rzeczypospolitej, na stronę wywiadu amerykańskiego. A ponieważ byli świetnie poinformowani w realiach pracy wywiadu bloku wschodniego, byli tym większym zagrożeniem. I z tego między innymi powodu wywiad rosyjski, służby rosyjskie zaatakowały tych ludzi. Nie konkretnie Czempińskiego, Petelickiego, ich oczywiście też, ale zaatakowały całą grupę byłych agentów służb specjalnych PRL-u. Poprzez ich agenturę tutaj w Polsce, odbierając im emerytury. Taka jest prawda. Nikt na całym świecie sobie nie pozwala na to, że takich ekspertów jak Czempiński wyrzuca się na śmietnik historii, a Czempińskiemu zabrano emeryturę. Jeszcze w takiej sytuacji, kiedy jest bardzo ciężko chory, a jego dziecko jest również bardzo ciężko chore i wymaga ustawicznej opieki. I tu Amerykanie interweniowali. Amerykanie powiedzieli, ej, co wy tam robicie? Oszaleliście? No to nic nie jest takie zero-jedynkowe, jak to chodzi, może się wydawać. W tych tematach, i tu chyba pan poseł się ze mną zgodzi, nie ma czarno-białe. To są służby i tu trzeba bardzo postępować ostrożnie. Nie wylewać dziecka z kąpielą. No, prawda to jest taka, że tu muszę o tyle przyznać rację, że ujawnianie danych naszych agentów na całym świecie to jest jakaś paranoja, naprawdę. Kto będzie chciał z nami współpracować? To jest ludzie, których tak? skazano wręcz, nawet wydano wyrok zaoczny. Mhm. I to jest jedna sprawa. Natomiast co do istoty, proszę państwa, to ja po prostu nie nadawałbym temu jakiejś rangi. My powinniśmy w tej chwili, służby powinny teraz działać. To prawda. Ale to nie przy zgadza. Tym stole i nie przed kamerami. Dobrze, to w takim razie tu stawiamy kropkę tematem głównym, który staje się delikatnie tematem pobocznym, ale zahaczymy w takim razie o niego i porozmawiamy. Jest centralny port komunikacyjny. Panie pośle, w takim razie pytam się pana jako przedstawiciela Platformy Obywatelskiej. Ten centralny port komunikacyjny powstanie czy nie powstanie, bo on podobno jest już wygaszany, ale nikt tego oficjalnie nie chce powiedzieć i wprost, bo mamy przecież wybory, więc okay. To mogłoby być niepopularne stwierdzenie. Jak to będzie z tym? Panie redaktorze, nie jestem w ścisłym kierownictwie ani partii, ani rządu, więc nie chcę tu mówić ani za rząd, ani za Platformę Obywatelską. Wypowiem własne zdanie i mam nadzieję, że zostanie to wyraźnie zaznaczone, że to jest zdanie Andrzeja Rozenka. Ja bym CPK potraktował jako pewien zasób strategiczny, ponieważ już mleko się wylało, sporo gruntów zostało wykupionych, no, pewne koszty zostały poniesione. Nie wolno tego zmarnotrawić. Potraktujmy to, to jest moja propozycja, jako zasób strategiczny, bo być może kiedyś w przyszłości rzeczywiście będziemy potrzebowali takiego miejsca, gdzie wszystkie te węzły komunikacyjne się zbiegną i to będzie taki wielki hub. Może nie tylko dla Polski, dla Europy, ale dzisiaj jesteśmy w stanie przedwojennym, jak to powiedział Donald Tusk, i musimy liczyć każdą złotówkę. Budżet państwa nie jest z gumy. Jeżeli mam do wyboru budowę na przykład elektrowni jądrowej albo budowę CPK, to wybieram elektrownię jądrową. Jeżeli mam do wyboru program zbrojeniowy, to wybieram program zbrojeniowy, a nie CPK. No taka jest moja filozofia, tak? I mało tego, no nie chcę tu za daleko iść, ale wydaje mi się, że w takiej sytuacji, kiedy państwo jest na granicy wojny, wydawanie pieniędzy na projekt, który tak naprawdę ma bardzo nikłą wartość strategiczną, a kosztuje gigantyczne pieniądze, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest minimum 400 miliardów złotych, minimum. I tak naprawdę największy interes w tym mają Chińczycy, a nie Polacy, ani nie Europejczycy, no to trochę zakrawa na takie... delikatnie mówiąc na bezmyślność, a być może na coś więcej. Donald Tusk mówił, że podczas Rady Gabinetowej, że na inwestycje zaplanowano 155 miliardów złotych. Na samą inwestycję CPK, ale wokół tego są szprychy, różne inne rzeczy. Nie. To już jest. Nie, panie pośle. To doskonale wiemy, jak takie inwestycje wyglądają. Odczaruję temat, bo ja się nimi zainteresowałem dość... Jeszcze tylko jedno zdanie. Przekop Mierzei miał kosztować 800 milionów, kosztował 2 miliardy, więc śmiało możemy podwoić tę sumę. Miliard 200.
oczywiście miliard, było... Miliard 800, przed przystąpieniem 800 milionów na początku. Dużo kosztował, za dużo, no, pewnie dużo. Przekop kosztował. Natomiast, proszę państwa, o dziwo, teraz się oczy otworzą wszystkim, dlatego że cały biznesplan CPK kosztowałby Skarb Państwa 4 miliardy złotych, a nie 400. To jest po pierwsze. Dlatego że zgłosiło się, tak, zgłosiło się dwóch inwestorów, z tego jeden został wybrany, który gro tej kwoty sam chce wyłożyć, dlatego że on uważa, że to jest interes. Ja nie sądzę, żeby można było powiedzieć, że jaki kapitał? Przyjechał zachodni, to brytyjski kapitał jest, który uważa, że to jest bardzo potrzebna inwestycja i mało tego, Donald Tusk zresztą w 15 roku za kwotę 11 milionów dokonał audytu takiego i odpowiedź na pytanie, czy taki port komunikacyjny, on trochę inaczej się nazywał, ma sens. I tam ma wyraźnie napisane, że jak najbardziej ma sens i to właśnie wskazano też miejsce w pobliżu Baranowa. Więc ja myślę sobie, że to jest polityka, albo zadać trzeba sobie pytanie, kto w tym przypadku na tym korzysta, że w Polsce nie będzie CPK? Tylko i wyłącznie Niemcy. Dlatego, że Austriacy już nawet nogami zaczęli przebierać i powiedzieć, jeżeli Polacy nie budują, to my zbudujemy. Ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli cały czas mówimy, możesz liczyć na kogoś w czasie wojny, licz na siebie. Więc jeżeli to jest tak, że mamy dzisiaj poważnego strategicznego partnera w postaci Stanów Zjednoczonych, to utworzenie mostu powietrznego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską wymaga nieprawdopodobnej logistyki i wylądowania co najmniej co pół godziny jednego samolotu, takiego jak Globemaster. Jeżeli ktoś widział, to powinien to widzieć. Teraz trzeba go rozładować, przepakować na transport kolejowy i rozrzucić po Polsce, tak żeby w jednym miejscu to nie stało, czyli do miejsc lokacji bezpośredniej militarnej. No to proszę państwa, nie ma innego rozwiązania, jak tylko i wyłącznie CPK. Czyli triport nie zna. Nie zgadzam się tu absolutnie z panem posłem. Proszę to państwa, jest proszenie ile... się o nieszczęście w zasięgu rakiet Iskander, budowanie portów lotniczego, w którym będziemy przeładowywać kwestie militarne. A to gdzie pan Błagam, by chciał? No przecież, a gdzie pan by chciał? Każde lotnisko w Europie. Taki transport się rozśrodkowuje. To nie jest tak, że wszystko się w jednym miejscu gromadzi, bo się ułatwia wrogowi robotę. Gdzie Amerykanie mieliby wylądować? Zbudowano w zachodnim Berlinie w 1945 roku. No ale nikt nie strzelał tam. O włos, to samo tutaj. Ale będzie. Ale nie strzelał. A tutaj w razie czego będą latały Iskandery. Jak to się robi? No, nie chcę ujawniać tutaj pewnych planów, bo takie plany są porobione i my jesteśmy przygotowani na to paradoksalnie. Akurat na to jesteśmy przygotowani, żeby przyjąć tutaj pomoc z Zachodu, w tym również ze Stanów Zjednoczonych, ale no, to są kwestie niejawne. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że PiS-owcy ciągle nas mamią tego typu godnościowymi inwestycjami, tak to nazywam, bo tu oni biją w ten dzwoneczek pod tytułem my jesteśmy godnym narodem, stać nas na to, żeby mieć CPK, stać nas na to, żeby przekopać, żeby zrobić rów prezesa przez Mierzeję. Przepraszam, czemu to służy? Kajaki tam pływają w tej chwili. No dobra, no, stać nas na to, żeby wybudować elektrownię Ostrołękę, ją zburzyć. Stać nas na to, żeby wybudować port lotniczy w Radomiu i żeby tam latał jeden samolot dziennie. No stać nas, to prawda, stać. Tylko się zastanówmy, czy to są dobrze wydane pieniądze. Okay, bo my musimy być mądrzy w tym wszystkim. Musimy każdą złotówkę oglądać 10 razy i wydawać ją tak, żeby to przyniosło korzyść narodowi, w tym również korzyść obronną. Budujmy elektrownię jądrową. Identycznie. Budujmy elektrownię jądrową. To jest pierwsze. To jest zaniedbanie Budujmy platformy polskie obywatelskie. Satelity obronne. Nie mamy ani jednego satelity. Azerbejdżan ma dwa satelity. Wydzierżawiamy trzy w tej chwili. Ale to musimy wydzierżawiać. A po co nam, skoro można wydzierżawić? Po co nam satelita? No, obłagam, obłagam. Nie stać naszego przemysłu na to, żeby zbudować satelitę? Andrzej, przecież od Francuzów żeśmy to wzięli. No, ja rozumiem, wzięliśmy, natomiast... bo przez 8 lat poprzedni rząd nic nie zrobił w tej sprawie. Ale to trzeba było na gwałt... to zrobił. No. Trzeba było na gwałtu rety ratować sytuację, właśnie bo wojna PiS... jest za... Ale ja sobie przypominam dosłownie cytaty z lat 30., kiedy budowano port w Gdyni. Identyczne teksty były. Po co nam to? Ale przecież port mamy w Gdyni był potrzebny. W Gdańsku. Po jaką cholerę? Przecież to, to samo jest tutaj. Tak samo jak centralny okręt przemysłowy. Trzeba się otworzyć na inwestycje. Był potrzebny. Zbudujmy fabrykę prochu wreszcie w Radomiu. 8 lat nic PiS nie zrobił w tej sprawie. Mamy pionki. Zniszczyli pionki. Co to znaczy mamy? Ale nie robimy ani grama prochu. Tak. Ale kto zniszczy? PiS-owcy zniszczyli. Przez 8 lat nic nie zrobili. Błagam cię. No, w najlepszych jesteś patriotą. Nie możesz ich
bronić w tej sprawie. Nie możesz bronić pionek. Nie mogę. Nie możesz, naprawdę. Nie mogę. 8 lat nic nie zrobili. Mi wszystko nie jedno. Mamy polskiej fabryki amunicji. A ty chcesz budować w polu w Baranowie jakieś lotnisko? Tak. Zacznijmy od podstaw. Tak. Niech to zostanie strategicznym zasobem. Za 10-20 lat, jak będziemy bogatym, bezpiecznym państwem, zbudujemy ci program tam naprawdę budowania... wielkie lotnisko. Ale zacznijmy od podstaw. Program... Amunicja. Proch. Podstawowe rzeczy. Cała Europa ma ten problem. To jest po pierwsze prochu, dlatego że Chiny zaczęły produkować i Chiny zarzuciły prochem tyle samo, co i my. Czesi mają najlepsze fabryki prochu w Europie. Mają najlepsze fabryki amunicji w Europie. No. Gdzie zaprzestali? No i sprowadzają. Teraz. Natomiast my pionki uruchomić trzeba. No i uruchamiamy. 8 lat. Natomiast powiem ci, że jak ja zostałem wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej w 8 kadencji, to ja wizytowałem wszystkie w zasadzie zakłady zbrojeniowe w Polsce. I to były najbardziej posprzątane zakłady w Polsce, bo tam niczego innego nie robiono, tylko sprzątano. I przypomnę tylko, tak, no to, i przypomnę tylko, prawda, że jeżeli chodzi o Radom, jeżeli ktoś był w fabryce broni w Radomiu, wtedy, kiedy 8 kadencja, czyli 15 rok, i teraz to są dwa światy. A mówimy o tym, że zainwestowano gigantyczne środki w produkcję zbrojeniową w Polsce. Nigdy do tej pory tyle nie zainwestowano, co teraz się inwestuje. Dwa światy i jaki jest tego efekt? Co tam robią? Nie potrafią wyprodukować nawet 100 tysięcy porządnych karabinków. Błagam już, cię. Już robią. No bądźmy poważni. Już produkują. Tak? Panowie, dobre karabinki to robi Tarnów. Wróćmy jeszcze do... to jest polski bardzo dobry karabin. Tak, wróćmy do sprawy jeszcze. Co do Grota, to prokuratura wszczęła właśnie postępowanie. Panowie, wróćmy jeszcze do sprawy CPK, bo ja tak sobie... Pan mówi, że nas nie stać. Teraz, w tej chwili, prawda? No nie. Mi chodzi o to, że my musimy każdą złotówkę oglądać. Jesteśmy w stanie przedwojennym. To jest bardzo dobre określenie. W związku z tym nie popełniajmy błędów z 1939 roku. Nie wydawajmy pieniędzy na głupoty, tylko zajmijmy się tym, co realnie wzmacnia naszą obronność tu i teraz. To jest argument, który trochę osłabi to pytanie, które chcę teraz zadać, ale porównałem sobie rok 2012 do roku 2024, w którym jesteśmy. Portal polskieradio.pl donosi w 2013 roku, pisał: Polska wydała na euro 2012 100 miliardów złotych. Ja wtedy przypomnę, że dochód państwa wynosił 293 miliardy. Dzisiaj to jest 604 miliardy i nie stać nas na wybudowanie portu, który według badawczej EY będzie generował prawie 200 miliardów znowu, no ja, zysków. Tak jak powiedziałem, odłóżmy to na jakiś czas, zachowajmy ten teren jako zasób strategiczny państwa. A nie jest tak, że im wcześniej zaczniemy, tym wcześniej będziemy z tego korzystać? Tak jest, wcześniej będziemy korzystać. Im wcześniej wybudujemy elektrownię, zaczniemy budować elektrownię jądrową, tym wcześniej będziemy mieli tani prąd i uniezależnimy się od dostaw ropy, gazu z zewnątrz, między innymi ze wschodu, tak? Tym wcześniej. Pana zdaniem nie stać nas dzisiaj, żeby wybudować i jeden, i drugi projekt? No, jak w każdym gospodarstwie domowym, każdy mądry gospodarz musi podejmować decyzję, czy dzisiaj kupuje samochód, czy dzisiaj remontuje piec, tak? Dobrze, to może jeżeli w takim razie, może jeżeli stoimy przed takim wyborem, to należy ograniczyć różnego rodzaju programy, a my dostajemy kolejny program, kredyt 2%, kredyt 0%, babciowe, waloryzacja 500 plus, i tak dalej. I to już trochę trąci populizmem, no bo nie można przerzucać ciężaru niebezpiecznej sytuacji, jaką mamy za wschodnią granicą, w całości na obywateli. Powiedzieli im: ej, słuchajcie, jest wojna, w związku z tym nie damy wam socjalu, bo jest wojna. Nie. Najpierw zacznijmy ograniczać te wydatki, które no, dzisiaj nam nie podnoszą obronności. Po prostu. Nie chcę zabierać nikomu ani 500+, ani 800+, tylko chcę, żebyśmy racjonalnie gospodarowali tym, co mamy. Tak samo jak ma pan budżet na wojnę, na obronność, na zakupy militarne, no to każdy mądry minister się zastanawia, czy warto kupić czołgi, jak się nie ma obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Czy może najpierw trzeba kupić obronę przeciwlotniczą i rakietową, a potem kupować czołgi, tak? Piję tutaj oczywiście do ministra Błaszczaka. No to są proste rzeczy. I hierarchia tych zakupów, kolejność tego, jak wydajemy pieniądze, jest cholernie ważna, szczególnie w momencie, kiedy naprawdę w ruku bram stoi. No nie róbmy sobie żartów. No możemy oczywiście wymyślić sobie jeszcze kosmodrom, możemy sobie wymyślić jeszcze... Nie wiem, że park rozrywki wybudujemy największy na świecie, tylko w jaki sposób to wpływa na naszą obronność? No. Mamy sytuację taką, że za chwilę być może będzie tu wojna. I co nam z tego, że wybudujemy sobie największe lotnisko w Muszę tej pana części posła traktować jako przedstawiciela Platformy Obywatelskiej tutaj w Ależ tym programie. Proszę uprzejmie. I powiem szczerze, że jeżeli chodzi o akwaparki, to właśnie za Platformy główną inwestycją w Polsce to były akwaparki, no nie, no domy rozrywki jakby i tak dalej, i tak dalej. Uczciwy to raczej Orliki, tak? Ale
bardzo... Z których jestem dumny. Z Orlików, dzieciaki grają na tych boiskach. Dziś są do remontu tak naprawdę. No tak, no, wszystko trzeba remontować. Wszystko trzeba remontować, oczywiście, że tak. Natomiast te wszystkie fiszczaszki, o których mówiliśmy, czyli sport i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli zabawa ogólnie fajnie było. Nikt nie widział zagrożenia ze strony wschodniej. Przypomnę, że z Putinem nikt nam nie będzie piachu w tryby wrzucał. Tak powiedział Tusk po rozmowie z Putinem. I nie trzeba mi tutaj przerywać, bo wtedy takie czasy były, ja je rozumiem, że inna zupełnie polityka była bardzo niebezpieczna dla Polski, według mojej wiedzy. Natomiast taką politykę Donald Tusk wtedy uprawiał. Wtedy by dochodziło do zwijania armii polskiej. Bardzo się cieszę, że pan poseł widzi niebezpieczeństwa ze wschodu, ale jako przedstawiciel Platformy Obywatelskiej czasami trzeba powiedzieć prawdę. Otóż przecież pionki, przecież fabryka broni. Ja akurat z dyrektorem rozmawiałem wtedy po przejęciu władzy przez PiS i on powiedział mi wyraźnie, nie było zamówień. Nikt nie produkował niczego w zasadzie w Polsce. Nie było czegoś jak krab. Gdyby generał Skrzypczak nie pojechał do Korei i nie znalazł podwozia do kraba, to byśmy i kraba nie mieli. Krab to jest projekt, który został zakończony za czasów ministra Siemoniaka. Tak, zakończony. Bardzo słuszna, bardzo dobre określenie. Do zakończony. Nie, wtedy pękały wanny. Przy strzelaniu wanny. To minister Siemoniak podpisał zamówienie podwozia z Korei. Tak jest. Minister Siemoniak. Ponieważ generał Skrzypczak znalazł nie te wanny, przywiózł, tylko... zdenerwował się i ja tak naprawdę nie odebrałbym Skrzypczakowi tutaj zasług. No, oczywiście, za że ma krapa w tym swój udział, ale wtedy rządziła Platforma. A i powiem tak, że wtedy doszło do reformy wojska, czyli likwidacja jednego dowództwa i rozejścia się na trzy. Do dziś to jest, nie wiem dlaczego. Co to za wojsko, w którym jest trzech dowódców, po prostu paranoja dla mnie. I to trzeba wszystko teraz zmienić. Teraz trzeba to wszystko zmienić. Ja nie uważam, żeby Prawo i Sprawiedliwość przez okres swojego działania robiło wszystko dobrze, bo nie robili wszystkiego dobrze. No, na przykład ja się denerwuję, że w ceremoniale wojskowym, taka za przeproszeniem pierdoła, tak po wojskowemu mówiąc, po co grzebać w ceremoniale wojskowym, który z II Rzeczpospolitej się wywodzi? Nawet komuniści go zostawiali. Ale panie pośle, nie wszystko trzeba było zmienić. Zostawmy ceremoniał. Dlaczego przez 8 lat PiS nie zmienił tego systemu dowodzenia? To jest zadziwiające, bo powinien. Więc jeszcze dowód dołożył, tak? Obok. Jako osobny rodzaj sił zbrojnych. I to są błędy, którego ja nie potrafię... mówiłem o tym. A dlaczego Macierewicz chciał tak bardzo parł do tego, żeby jak najwięcej pieniędzy wydawać na WOT? Nie na wojska specjalne. No nie bo to na jakby sztandarowy lotnictwo. Jego pomysł, ja to rozumiem z punktu widzenia politycznego. Ale czy że tylko, to, czy my tylko, żeśmy jako Kukiz 15 wchodząc głupota, w 15 roku czy wchodziliśmy z takim planem, Ania Siarkowska to prowadziła, że chcieliśmy zrobić i Armia Krajowa to nazwać, tak? Ja na przykład byłem zwolennikiem takiej teorii. Ale tu nie o nazwę. Że WOT powinien być przy ochotniczych strażach pożarnych robiony. Czyli inaczej mówiąc, drużyny ja i kompanie... Ja nie pytam o nazwę, tylko ja pytam o to, czy kosztem, bo to było kosztem lotnictwa, marynarki, wojsk lądowych, wojsk pancernych... Myślę, że nie było kosztem. Kosztem, bo przecież był pan w Komisji Obrony, wie pan, jak się dzieli te pieniądze, tak? Jak jest X suma, załóżmy 100, i z tej sumy 100 się zabiera 30 na WOT, to znaczy, że o 30 jest mniej na te pozostałe rodzaje sił zbrojnych. Kosztem tworzono WOT kosztem właśnie tych rodzajów sił zbrojnych, to ja się pytam, czy to tylko była fanaberia pana ministra, czy być może chodziło o to, żeby jednak te pieniądze były źle wydane. Gorzej wydane ale z perspektywy czasu, panie pośle, to źle, że powstał WOT? Dobrze, że powstał WOT, bardzo dobrze, że powstał WOT, natomiast nie powinien powstawać kosztem innych sił zbrojnych. Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość od razu podniosło wydatki na armię do 2%. I tu zgoda, ale przypominam też, że w ostatniej kadencji Platformy też podnosiliśmy wydatki na zbrojenia i to dosyć znacząco. Tak, ale no, ja tego nie widziałem. Za Tomasza Siemoniaka ja byłem w 7 kadencji Sejmu i wtedy armia akurat urosła do 100 tysięcy i był zwiększony budżet. Wiecie, ja teraz pytania zadaję. No, pytania zadaję. Jak wiadomo, ja jestem powiązany z lotnictwem, tak? Jak, no, co by nie powiedzieć, te kilkadziesiąt lat poświęciłem lotnictwu. I w sytuacji takiej, kiedy na moich oczach zlikwidowano najlepsze szkoły lotnicze w Polsce, jakie można było, oprócz Dęblina. Dziś rozmawiam z generałami i mam to doświadczenie i pytam się. Przychodzi 100 apaczy prawie. Ja sobie policzyłem, że około 2000 potrzebnych jest obsługi naziemnej, bo dzisiaj pilota jest łatwiej wyszkolić niż obsługę naziemną. Więc pytam się, kto wyszkoli tych 2000? VAT tego nie zrobi.
A panie pytam proszę, się kto. A dodatkowe jeszcze pytanie. Ale, a kto wyprodukuje amunicję do tych Apache? To jest jasne, że tu unifikacja. 8 lat. No ale Apache nie było, a Amerykanie nie chcieli nam niczego sprzedać. Nic nie zrobiono w sprawie produkcji polskiej amunicji. Ale nic. Ja przez 8 lat. Słuchajcie, państwo, to jest tak, że. No to jest zbrodnia. My żeśmy Leopardy kupili od Niemców, a ponieważ nie kupiliśmy śmigłowców Caracali, tu się też pewnie różnimy, bo dla mnie te śmigłowce były porażką i są dalej porażką. Nie, już by latały, już by służyły w polskim. One wojsku. Właśnie rzecz w tym, że nawet jak są, to nie latają. Nie, nieprawda. No, 50%, Francuzi mają inne doświadczenia. Uziemione mają 50% stanu Caracali. Ale to zostawmy. Jeżeli chodzi o amunicję, no proszę państwa, no jest problem z amunicją, nie ma co ukrywać, a te Leopardy, które dostaliśmy od Niemców, były bez amunicji, bo amunicję produkują Francuzi z Niemcami wspólnie, kooperacyjnie. I nam nie dostarczyli tej amunicji. Co za problem wyprodukować amunicję 120 mm? Co za problem? No jest problem. No, żaden. Trzech żołnierzy, akurat Polskę zginęło akurat. Stać, Polska potrafi, mamy inżynierów. Trzeba z czegoś strzelać, no. Polska potrafi produkować amunicję, tylko trzeba chcieć wyprodukować. Ale ja się cieszę twoją tu pasją. Ty mówisz, że my ja mamy cię wspomogę największe lotnisko w Europie zbudować, tak a mówisz, że nie potrafimy amunicji zrobić. No błagam cię, co to jest amunicja? W ogóle tak nie mówię. Spłonka, łuska, pocisk. No, no jeszcze materiał miotający. Postawmy kropkę, ale jeżeli za jakiś czas przyjmiecie też ode mnie zaproszenie, to bardzo chętnie bym chciał ten temat poruszyć. Chciałbym porozmawiać o tej amunicji, bo z tą amunicją to też jest... To jest kuriozum, naprawdę. 8 lat nie zrobiono kompletnie my nic. My produkujemy tyle amunicji, tak naprawdę mamy tyle amunicji, ile Rosjanie wykorzystują w jeden dzień. Ukraińcy wystrzeliwują określoną ilość amunicji, skrabów i tego typu armat dziennie. Mając ograniczone zasoby amunicji. My w magazynach mamy w tej chwili na jakiś tydzień tego typu wojny, którą prowadził Ukraina. To do tej rozmowy byśmy... I to jest takie zagrożenie, to jest taki skandal i takie zaniedbanie, że przez 8 lat nie zrobiono w tej sprawie nic, że tu za to powinny polecieć głowy. Fabryka... I mam nadzieję, że pan poseł się ze mną... Ale ja dziękuję panu posłowi, że pan ani razu nie użył nazwy NATO. Dlatego, że cały czas mówiliśmy o polskiej armii, jakby nie zapominając, tylko specjalnie nie używając słowa NATO. Ja rozmawiałem teraz z dowódcą Eurokorpusu strasburskiego. Pytałem się o terminy, proszę państwa, koncentracji wojsk w przypadku wojny. 180 dni. NATO to jest Polska. Polska to jest Unia Europejska, Polska to jest NATO. Nie potrzeba tego podkreślać. Jesteśmy członkiem największego paktu militarnego i obronnego na świecie. No, oby nie fikcyjnego. Na całe szczęście, bo po 8 latach rządów PiS bylibyśmy kompletnie bezbronni. Andrzej Rozenek, poseł... No nie zgodzę się z tym. Andrzej Rozenek, kandydat do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję bardzo. Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15, również dziękuję panu za przyjście do studia. A państwu zostawiam, jak zawsze, sekcję komentarzy. Komentujcie, łapki w górę oczywiście mile widziane, mile wskazane. Subskrypcje również. Do kolejnego tematu wracamy już w przyszłym tygodniu, a panowie, jeżeli będziecie chcieli, to zapraszam na dogrywkę za jakiś czas. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Do widzenia.